Czym się zajmujesz? Obecnie pracuję w sklepie, wcześniej pracowałam w żłobku. A ty co robisz? Pracuję na lotnisku w Krakowie. Spoko. Tak. A poza tym jestem strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej, także... O, proszę. No myślę o strażaku to, że ma dobre serce, chce pomagać ludziom, pomaga ludziom i jest wrażliwy na krzywdę innych. Na razie to pracuję w sklepie z perfumami. Ogólnie lubię ładnie pachnieć, więc na razie tam jestem. O, proszę. Tak, to jeszcze fotomodelingiem się zajmuję. No wiesz, no to nieźle. Widać, że jestem chłopak z klasą, nie? No będzie ciekawie. Ja ogólnie studiuję no tak na co dzień ochronę środowiska. A dodatkowo też jeszcze pracuję w galerii tutaj w Krakowie. Pilnowanie klientów pod względem bezpieczeństwa, czy właśnie tam parkingu. Okay. Oglądanie, czy ktoś kogoś tam nie przerysował. Też bardzo fajny chłopak. Mega spokojny. Powiedziałabym nawet, że za spokojny. Niech padną w końcu ważne pytania, które później zadamy na badaniu wykrywaczem kłamstw. Masz jakieś zwierzątka? Tak, mam mieszańca Shih Tzu. To takie małe? Tak, malutkie. I no niestety odeszła moja starusia, seter irlandzki. Też mam teraz pieska właśnie niedawno wziętego. Bo... Jakiego? To jest jorczek. On jest taki, no, miork taki, nie za duży. Troszkę coś tam z jakąś inną rasą, troszkę chyba skundlony. A ty jakiego masz pieska? Mam Chow Chowa. Okej. Okay. Taki puszek grubiutki, azjatycki i Akita Inu. Oglądałeś Mój przyjaciel Hachiko? Kojarzę go. To właśnie taki, tylko pręgowany. No też mam dwa pieski. Jakie? Labradorka, no i jednego ze schroniska. Ze schroniska, to jest jakiś mniejszy, większy? Nie, no taki średni, taki 10 kilo waszy, wiesz? To malutki. No w sumie tak, ale fajny, bo jest taki wdzięczny. Pieski ze schroniska ogólnie są takie... A ciężko było na początku z nim, czy nie? No, tylko pierwszy dzień. Tak? Zacząłem mu okazywać miłość, dawać mu jeść, to już na drugi dzień się do niego dawać mu jeść. A była taka sytuacja kiedyś na przykład, że uderzyłeś pieska? Była taka sytuacja. Uderzyłeś pieska? Tak. Dlaczego? Nie słuchała mi się i mało co by padła pod koła. Tak, i za to, że odleciała i nie reagowała, no... Kiedyś tak było właśnie, że szedłem z nim na spacer do lasu. Wziął mi się chyba, wyrwał strzelek, w ogóle on rozerwał całe te szelki i... uciekł gdzieś. Dostał chyba zraz właśnie po dupie, że nie może tak, że co to jest. A w życiu ja nie styk, ja za bardzo je kocham. No to dobrze. Ja nawet kobiet nie biję. Bardzo mi się podobało, że on się że nikogo nie uderzył, nawet kobiety. Nawet.